Cześć kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na nowy odcinek. Dzisiejszy odcinek, tak sobie spontanicznie wymyśliłam, że będzie coś na temat tutaj perfum wieczorowych. Oczywiście zawsze dzielimy perfumy na te dzienne, albo całodzienne, albo właśnie wieczorowe. Ja dzisiaj postaram się pokazać Wam moje top 3, a właściwie top 4 perfum tutaj takich wieczorowych, bez których wieczór by się nie udał, i są to takie moje ulubione, które warto mieć na swojej toalecie, także zostańcie koniecznie ze mną. Powiedziałam Wam w intro, dzisiejszy odcinek będzie taki przemyślany o perfumach wieczorowych, bez których, powiem Wam szczerze, moja toaletka by się nie obyła. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek, mam nadzieję, że podzielicie się też swoimi doznaniami tutaj, które właśnie dla Was te perfumy są nieodzowne i muszą być, słuchajcie, na toaletce. Ja mam nadzieję, że wszyscy tutaj, którzy mnie oglądają, zasubskrybowali już mój kanał i zostaną ze mną na dłużej. Serdecznie Was do tego zachęcam, budujcie wraz ze mną ten kanał i oczywiście komentujcie, zostawiajcie lajki, także dla tych, którzy nie mogą się jeszcze zdecydować, czy lubią mój kanał, czy nie, przemyślcie i wciśnijcie ten magiczny dzwoneczek, żeby dostawać właśnie powiadomienia o moich odcinkach i oczywiście subskrypcje. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek zacznę z perfumami, dla których, dla widzów, którzy mnie oglądają, nie będą zdziwieniem, ale pojawi się też takie dwie nowości, które nie gościły jeszcze na moim kanale. Także zostańcie koniecznie. Jak Wam powiedziałam, wybrałam tutaj takie cztery zapachy, bez których moja toaletka by wyglądała tak co najmniej dziwnie. Pierwszym zapachem, słuchajcie, to oczywiście nie będziecie zdziwione, ale to jest Flower Bomb. Ja mam tu odsłonę Bloom, ale oczywiście mam też tutaj jeszcze miniaturkę i gdzieś właśnie zakamuflowany ten piękny zapach z 2005 roku, którą kreacja jakby odbyła się dzięki udziałowi tutaj wspaniałemu nosowi perfumeryjnemu Olivier Posh. I słuchajcie, Dominique Ropion też tutaj stoi za tymi zapachami, tutaj Flower Bomb Victora Rolfa, przecudne, przecudne, uwodzicielskie, piękne. Ja bym powiedziała, że to są, zaklasyfikowałabym to jako wieczorowe zapachy, dlatego że one są takie bardzo upajające, bardzo dominujące i bardzo, bym powiedziała, ekspresyjne. Słuchajcie, głównymi nutami oczywiście oprócz takiej fajnej herbacianej nuty jest oczywiście bergamotka, osmandus, jest frezja, afrykański kwiat pomarańczy, który jest bardzo wodzicielski, słuchajcie, także orchidea patchouli, troszkę z domieszką wanilii i piszma. Słuchajcie, to jest taki zapach, ja wiem, że ta wersja Bloom, którą Wam przedstawiam, ona jest delikatniejsza, bardziej taka swobodna i bym powiedziała, bardziej taka rzeźka, natomiast to są perfumy, które Wam koniecznie polecam, żebyście miały na toalecie, dlatego są perfumy takie naprawdę top, top, ścisłe, top 3, ja bym powiedziała top 5 perfum, które warto mieć i które, słuchajcie, ja Wam opowiadałam w którymś już do odcinku, że ja na początku nie przypadałam za Flower Bomb. Wszyscy w zasadzie mieli te perfumy, wszyscy używali. Ja mówię, Boże, jak oklepane perfumy. Jeszcze do tego nie są to perfumy, które ładnie na mnie leżą. Okazało się, że one świetnie na mnie leżą. Dałam im szansę i słuchajcie, to są takie perfumy drugiej szansy, które zostały ze mną i niemal każdą odsłonę bardzo gorąco polecam. Ta Bloom właśnie na teraz świetnie się sprawdzi, ale to są takie perfumy, kiedy macie jakąś właśnie randkę, kiedy gdzieś idziecie i chcecie mieć coś przepięknego właśnie tutaj na sobie, bardzo pożądanego, i bym powiedziała, to są takie perfumy, które przyciągną zmysłami atencję tu każdego człowieka, także Wam gorąco polecam. One są często u mnie na, jak powiedziałabym, na świeczniku, na ekranie. Ale tak jak mówię, to są perfumy, bez których nie umiałabym się obyć. Następnymi tutaj perfumami będzie to Lady Million edycja Brief. Ten piękny właśnie szkatułkowy, taki może nie szkatułkowy, diamentowy właśnie, piękny zapach.
który wydany został w 2016. Zapachem stoi Anna Filippo, przepraszam. Drzewny, troszeczkę nudy. Tu znowu jest kwiat pomarańczy. Słuchajcie, ten kwiat pomarańczy w tych takich upojnych właśnie zapachach jest jak najbardziej eksploatowany. Słuchajcie, jest też wanilia, tu malinka, heliotrop, takie nuty miodowo-kakaowe. Bardzo fajne połączenie, słuchajcie. Takie troszeczkę ona wyszła właśnie na lato, no i miała być taką edycją właśnie hollywoodzką z czerwonego dywanu. Jest bardzo to zapach, bym powiedziała, luksusowy, taki, kiedy czujecie się, o, jest nudno, a chcecie jakby pobudzić i być taką właśnie lady i taką osobą celebrycką używać. Przepiękna edycja, słuchajcie, sobie psiknę. Ona zawsze, słuchajcie, daje niesamowity wigor. Ja lubię to połączenie, słuchajcie, tego miodu i tego kakao. Nie zawsze mi się to dobrze sprawdza w perfumach, ale w tym wypadku są właśnie cudowne, słuchajcie. I to jest taki zapach, bym powiedziała, bardzo dynamiczny, ale zachęcający Was do zrobienia rzeczy, które na co dzień może byście nie zrobiły, dlatego na taką upojącą randkę albo wieczorową porą, kiedy jesteście zdeterminowane, zdecydowane na coś, to serdecznie Wam polecam. Naprawdę przepiękny flakonik i przepiękne w środku. Następne perfumy. Ja sięgam po inną wersję bardzo często, ale oczywiście na randkę. To nie obędzie się, może nie na randkę, ale właśnie wieczorną porą. Absolutely Blooming Miss Dior. Bardzo szampańskie, bardzo spektakularne, takie sophisticated, bardzo wyzywające perfumy, przynajmniej dla mnie, z roku 2016. Słuchajcie, tu jest piękna malinka, też tutaj czarna porzeczka, kwiat pomegranate, w zasadzie nie kwiat, ale właśnie takie wibrujące tutaj pomegranate. Jest też różowy pieprz, słuchajcie, różowa, tutaj nie peonia, przepraszam, jest peonia i majowa róża, a także piękny biały, zaokrąglający piękny biały, białe piżmo. Jest to bardzo modernistyczny zapach, słuchajcie, bardzo charakterystyczny i taki, bym powiedziała, kompozycja bardzo, bardzo kwiatowa. Jest ta róża Centifolia, ona właśnie, te płatki tej róży są niesamowicie upajające. Dla mnie ten zapach zawsze zostanie zapachem takim szampańskim, VIP-owskim, dla dynamicznej kobiety. Super właśnie na wieczór, kiedy się wybieramy do restauracji, nie wiem, do klubu nawet, czy z przyjaciółmi, chcemy być dostrzeżone i być taką piękną diwą. To są taki zapach, który polecam, żeby był u Was na toaletce, abstrahując od Blooming Bouquet. Ten Absolutely Blooming jest nieodzownym akcesorium właśnie na wieczór, także kto je ma, to wie, że to są bardzo uwodzicielskie, bardzo takie, bym powiedziała, nawet celebryckie, dominujące, mega zauważalne perfumy, które ja Wam gorąco polecam. Teraz będzie taka odsłona perfum, do których ja się przymierzam, słuchajcie, żeby zrobić taką poważną recenzję, także powiedzcie, czy chcecie. To są perfumy, które u mnie jeszcze nie gościły, to jest Opium Eau de Parfum, ale w wersji neon, takie neonowe, takie właśnie, też bym powiedziała, celebryckie, wieczorowe, kiedy macie szpilki, jesteście pięknie ubrane, chcecie zostać zauważone, takie właśnie dominujące, słuchajcie, tutaj twarzą tych perfum była Zoe Kravitz, ale to są takie bardzo perfumy, do których się przyzwyczajamy, są bardzo odurzające, trochę w taką kulturę rock couture, jakby nadmieniające, ale one jakby przesuwają tutaj granice naszej jak się zachowujemy i jak jesteśmy bardziej prowokujące i takie właśnie uwodzące, słuchajcie. Już sobie patrzę, co jest z głównymi nutami, bo tu w tej wersji neon są też takie waniliowo-owocowe oczywiście nuty. To jest zapach z 2019, czyli wyszedł tak właśnie przed COVID-em. Jest tu owoc pitaya, to jest taka chyba śliwka jakby, jak pamiętam. Jest też tutaj ten kwiat pomarańczy, jest cytrus, jest też tutaj kawa, jasień sambak, wanilia i piżmo. Słuchajcie, one są bardzo, bardzo konkretne. Ja je mogę używać, słuchajcie,
tylko i wyłącznie na wieczór. One mi się trochę kojarzą z moją koleżanką, która właśnie pracuje dla Yves Saint Laurent i ona bardzo często je nosiła i zawsze wiedziałam, że ona idzie, bo to jest taki podmuch, słuchajcie, jak je używacie, to one te kawowo, taki pomarańczowa nuta gdzieś tam jest bardzo wibrująca. Tak jak mówię, one są bardzo, bardzo dominujące, też takie wyraziste, bym powiedziała, i zachęcające do właśnie przekraczania barier, tutaj zachowywania się może nieco inaczej, bardziej prowokacyjniej, dlatego to jest taka fajna edycja na naszej toalecie wieczorowa. Ale słuchajcie, jeżeli chcecie, ja tak w krótkim skrócie, krótko opowiedziałam o tych perfumach, oczywiście chcecie taką recenzję, to ja bym tu porównała właśnie pewne Opium. Ja wiem, że to jest zapach na czasie, ta Neon nie była tak bardzo omawiana, ale ja uważam, że to jest też dla takiej audiencji młodszej, także bardzo fajnie je właśnie omówić. To wszystko na dzisiaj w takiej właśnie pigułce, top 4 perfumy, które powinny zagościć na waszej toalecie, które powinniście właśnie mieć, kiedy idziecie właśnie wieczorem gdzieś i chcecie być troszeczkę inne, zauważone, bardziej śmiałe, bardziej uwodzące i takie mega, mega kobiece, troszeczkę może czasem drapieżne, ale czemu nie, taka jest nasza natura. Jestem bardzo ciekawa, jakie są wasze ulubione perfumy albo takie, które są zawsze na toalecie. Mogą być to nowości, a niekoniecznie. Chętnie poczytam w komentarzach i oczywiście nie zapomnijcie dołączyć do mojej tu community, do mojego tutaj kanału tych nieśmiałych i tych oczywiście, którzy się jeszcze wahają, czemu nie, rozwijajcie razem ze mną ten kanał. I oczywiście do zobaczenia, do następnego odcinka. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa.